ruszyły i stały się nie lada atrakcją. Tramwaje na Włodarską z pętli Wilczak docierają w 3 minuty i dzisiaj po raz pierwszy zabrały ze sobą wszystkich chętnych poznaniaków. Dokładnie o 4:34. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Choć gabloty na przystankach świeciły jeszcze pustkami, my sprawdziliśmy rozkład. Trójka zabierała dzisiaj pasażerów z Włodarskiej co 20 minut. W tygodniu będzie to robiła co 15. Póki co tych informacji nie ma też na stronie ZTM. Tylko chcę tak się przechadzać, jak to jest, cicho chodzi, nie? No niewielu nas jechało. Myślałam, że będzie tłoczniej, bo taka inauguracja, a więc coś fajnego dla Poznania. Normalnie muszę wypróbować przecież, nie? No. Także nas tutaj jest po 20 latach taka no, zdobyć jak tramwaj. Ale nie tylko trójka dzisiaj ruszyła po nowych torach. Dojeżdżały tutaj także kultowe Helmuty z numerem 33. By przejechać się zabytkowym tramwajem, wystarczył bilet MPK. Szansa na wycieczkę będzie i jutro. Będzie funkcjonowała od rynku Jeżyckiego przez most teatralny Winogrady właśnie do przystanku Włodarska. Będzie to nietypowa linia, ponieważ będzie obsługiwana dwukierunkowym historycznym taborem. W przyszłości na stałe mają tędy kursować dwie linie tramwajowe. Wilczak i Włodarską dzieli niewiele ponad kilometr i pomiędzy nimi tramwaj zatrzymuje się jeszcze na przystanku Serbska. Ale i tak, zdaniem władz miasta, już teraz mieszkańcy Winograd odczują ulgę. Kończą się kłopoty z dojazdem do centrum dla tych, którzy mieszkają w tej części Winograd, także wzdłuż ulicy Hawelańskiej i kończą się też te problemy też związane z objazdami. Pierwsze tramwaje nowym odcinkiem trasy na Naramowice testowo przejechały w zeszłym miesiącu. Wcześniej urzędnicy zapewniali, że tramwaj na Włodarską pojedzie jeszcze wiosną. To się nie udało. Teraz, po zdaniu pierwszego odcinka, trwają prace nad ukończeniem całej trasy. Robimy wszystko, żeby w przyszłym roku, tak jak informowaliśmy, na wiosnę tramwaj dojechał aż do ulicy Błażeja, czyli po całym zakresie inwestycji. W sumie w ramach inwestycji powstanie 8 przystanków tramwajowych. Budowa samej trasy na Naramowice ma kosztować ponad 307 milionów złotych. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.